Witam serdecznie, chciałem już coś powiedzieć, ale dobra, to jest darmowa gierka. Hi, dobra, niech będzie volume sensitivity. Dobra, to jest darmowa gierka, jestem ciekawy, co z tego. Co to jest? To jest jakiś kurwa koszmar. Bym się zaraz nie wystraszył. Mam jakąś broń? Tu tak odpalasz od razu tutaj. Z którym to przyszedłem? Stamtąd? Ta. Matko Boska. Brama się zamkła? Jest tak ciemno, zaraz się wystraszę. Shot, no fajnie by było. Ale czy ja mam broń? Ja mam zgłośnie tą grę, bo... Dobra, trochę wam zgłośniłem. Coś po lewej stronie. Harczy i warczy. Co to jest w ogóle? W którą stronę tu się idzie? To są jakieś drzwi? Czy załączyłem światło? Czy nie do końca? To jest taka gra jak ta, co ta realistyczna niby jakaś tam miała być. Ta strzelanka. Stąd się stanął. Chyba takie jak chodzenie po piwnicach za dzieciaka, nie? Teraz już takich piwnic nie ma. Zapomnij. Idzie to wdusić? I co teraz? Mam wrażenie, że zaraz coś wyskoczy, nie? W ogóle spontan z tą grą, straszny. Stamtąd przyszliśmy chyba, nie? Chyba tak. No mówię, chodzenie po starej piwnicy, nie? Gdzieś tam w blokach na osiedlu. Zna się temat? Kurwa, znowu coś rozdepłem. O, broń! Mogę ją wziąć? Tutaj teraz się co? Wiecie, że się cofłem? Dobra, chyba teraz wziąłem broń. Mam broń? O kurde. No teraz hardcore. Teraz tam mogę to przestrzelić, bo tu jest napisane shot. Tu jeszcze coś się zmieniło? Dobra. No dobra, jednak... O kurde. Strzela kapiszonami. Co to za giera? Czemu ja mam takie... O kurwa! Dzień dobry. Czy mają państwo ogórki konserwowe? Nie wchodzę, pierdolę. Tam jest ciemno, mam to w dupie. Jeszcze dym jakiś. Ludzie kochane, to nie na mój... Nie na moje słabe serce. No nie, no ten dym będzie trzeba wejść tam. No chciałem wam tylko pokazać, że jest taka giera i ona jest darmowa, więc możecie się postraszyć sami. No tu trzeba iść i koniec. Kurwa, doszedłem do jakiejś ściany.
jest też ściana. Mogłem tam. Ale no, ten dźwięk biegania to jest niewspółmierny zdecydowanie, bo tego się nie da otworzyć. Tu coś jest? Nic nie ma. Ja nie wiem w ogóle dokąd tu się, czy tu się gdzieś przechodzi, czy co? Że widzieliście, jak to zaczęliśmy na z bańki. No i co? Może jednak tutaj musimy wejść, w te drzwi, co tu ciemno było. Gdzie to było? Tutaj. Kurwa, znowu coś. Daleko tu idzie? Kurwa, w coś walę. Jakaś rura tu jest, czy? Tu idzie, iść dalej. Boję się odwrócić. Tu jest znowu jakaś ściana. Ja nie wiem, my cały czas chodzimy w tym samym miejscu. No tak. Jakieś kółko zrobiliśmy w ogóle okropne. Co nam to dało, że tu. Aha, czyli już się nie cofniemy, tak? Przed chwilą było mi zimno, chłodno, ale już nie jest. Prawdopodobnie coś przeoczyłem. No, ale gra dziwna. Tu leci woda. A jeszcze raz tutaj pójdziemy. Na maksa do końca. Nie no, tu nic nie ma. Dobra, jeszcze raz. Jakaś latarka, coś? A w prawo? Nie. Nie, no, no tam nie mogę przejść nigdzie. Więc nie wiem o co chodzi z tym testowaniem. Do końca. A tu też idzie wejść, nie? Lecimy do końca. Że, ej, jakbym tak normalnie biegł, to już bym się o coś wyjebał pewno, nie? W życiu bym nie wlazł w ogóle w takie. Ja dokądś dobiegłem, czy? Teraz to już nie wiem, gdzie jestem. Powiem wam szczerze. Biegnę przed siebie. Przy tych ścianach. No i dobra, no i wyszliśmy w tym samym miejscu, nie? No w każdym razie taka gierka, nie? Zdążyłem się raz wystraszyć. Jest do przetestowania za darmo. Tu coś sobie włączyłem wtedy. No psychodela niesamowita. To jak bieganie po piwnicach, no w tak powiedzmy lata 80., 90., nie? To idealnie to jest odwzorowane. Żebym tu jeszcze wiedział, gdzie tu trzeba iść. Aha, bo ja tu się kulą z jakąś.
No dochodzę do tego momentu i na razie nie wiem. To jak na kapiszony w ogóle szylo. Aha, no to już nie mam czym strzelać, bo chciałem sprawdzić, czy mam niekończącą się amunicję. No mam. No dobra, no tak to wygląda, a co tu, o co tu chodzi w tej grze, to tego nie wie nikt. Taka właśnie gra. Settings, exit, play. Tyle możemy. Tu gdzieś było dobry. Na screena. Niech by było. O, może coś takiego. Na screena by się nadawało. Pasuje. Dobra, słuchajcie, nie wiem, jak chcecie sami testujcie, można ją tam gdzieś pobrać. Ja już nie mam ammo. To jest nazwa gry. Deep Part. Prototype. No i to by było na tyle. Bye.